Witam wszystkich. Dzisiaj przygotujemy zupę krem z bakłażana. Składniki: 3 bakłażany średniej wielkości, pietruszka oraz marchewka, 1 ostra papryka średniej wielkości, cebula, cytryna, 1 ząbek czosnku, 2 pomidory, jogurt naturalny oraz przyprawy: tymianek, kminek, czarny pieprz oraz sól, a wywar z kostek rosołowych. W pierwszej kolejności umyjemy bakłażany, obierzemy pietruszkę, marchewkę, umyjemy i obierzemy cebulę, umyjemy ostrą paprykę, obierzemy jeden czosnek i pokroimy cytrynę. W tym czasie możemy rozgrzać piekarnik, opcja góra-dół, na 190 stopni. Wszystkie warzywa obrane, umyte, kładziemy na blaszę i polewamy oliwą. Tak przygotowane warzywa wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na 40 minut. Pomidory zaparzamy, obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Warzywa po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do lekkiego ostygnięcia, żebyśmy mogli je pokroić i włożyć do garka. Bakłażany obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Pozbawiamy bakłażany gniazd. Wszystkie warzywa przekładamy do garka, zalewamy wodą ilości 1,5 litra. Gdy zacznie się gotować, włożymy 2 kostki rosołowe. Gdy zupa już się gotuje, możemy włożyć 2 kostki rosołowe. Dokładnie mieszamy i w momencie, gdy się już rozpuści i sprawdzimy, czy warzywa są miękkie, możemy dodać pomidory oraz przyprawy. I dodajemy pomidory. I dokładnie mieszamy. Dodajemy szczyptek tymianku, odrobinę kminku. Całość blendujemy. Po zblendowaniu sprawdzamy smak i możemy doprawić. Koniec. Dodajemy 200 ml jogurtu naturalnego i mieszamy.